chyba do telewizji, żebyśmy chcieli, żeby ewentualnie może na tym spotkaniu z piłkarzami był. Przedstawić od dzisiaj nowego trenera Korony Kielce, pan José Rojo Martín. Jest dzisiaj z nami także nowy trener przygotowania fizycznego, pan Michał Adamczewski i pan Antoni Pilarz, który będzie pomagał przy tłumaczeniu dzisiejszej konferencji na pewno. Dzień dobry. Nasiman Siu, José Rojo Martín. Todo el mundo me conoce como Pacheta. Trener mówi, że nazywa się José Rojo Martín. Wszyscy go przezywają Pacheta. To jest jego przezwisko piłkarskie. Zresztą to nazwisko już miał jego dziadek i tak naprawdę sam nie wie, dlaczego go do dzisiaj i nie ma na to odpowiedzi, dlaczego go nazywają Pacheta. Do dzisiejszego dnia Pacheta to jest jego przezwisko, nie tylko piłkarskie, ale i też rodzinne. Quiero agradecer a todos los dirigentes que han hecho posible y a toda la gente que ha participado en la posibilidad de venir a entrenar a Korona Kielce. Chcę podziękować dyrekcji klubu i wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mogę trenować klub Korona Kielce. Que voy a intentar y a conseguir que Korona Kielce gane, que el principal objetivo es ganar a Piast Gliwice, que ese es el único objetivo que tenemos en mente. Przyjechałem tutaj i zrobię wszystko, żeby wygrać najbliższy mecz z Piastem Gliwice i zrobić wszystko, żeby wszyscy byli zadowoleni. Que hay dos palabras que van a oír y que van a ser fundamentales en todo este proyecto. I que es ambicja i drużyna, dos palabras claves en todo esto. Są dwa słowa dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, które chciałem przekazać wszystkim Państwu. To jest ambicja i drużyna i to będzie klucz w tej drużynie Korony Kielce. Todo el grupo de trabajo, el equipo técnico va a tener una importancia absoluta en el desarrollo de este proyecto. Cały sztab techniczny klubu, który będzie ze mną współpracował, to będzie dla mnie najważniejsza rzecz i najważniejsza współpraca. Solo vale ganar. Solo vale ganar. Tylko jedyne wyjście jest tylko wygrać. I que todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a trabajar es para ganar. I wszystko, co będziemy robili i wszystko, nad czym będziemy pracowali, to jest tylko po to, żeby wygrywać. Po tym, jak zobaczyłem mecze przed sezonem i jeden, który zobaczyłem teraz, jak byłem z Lechem Poznań. Empiezo a tener una concepción, empiezo a saber lo que es este equipo. Już mam moją koncepcję, już wiem, jaki jest ten zespół. Este equipo es más feliz con balón que sin él. Ten zespół jest bardziej szczęśliwy z piłką niż bez piłki. Lo que quiere decir que trabajaremos para que los jugadores buenos que tiene Korona Kielce disfruten del juego. Dlatego wiem o tym bardzo dobrze, że piłkarze wszyscy będą grali tylko i wyłącznie piłką i żeby byli szczęśliwi, zadowoleni z piłką, którą będą grali. Siempre es más fácil conseguir la victoria cuando se disfruta que cuando solo se sufre. Zawsze jest łatwiej, kiedy jest szczęśliwy i zadowolony z piłką, prowadząc piłkę, niż jak się jej nie ma i się w dodatku jest niezadowolonym. Pero detrás de eso va a haber un trabajo muy duro, para que el jugador crea en este cuerpo técnico. Ale poza tym najważniejsze jest to, że będzie ciężka praca i to naprawdę ciężka praca i w szczególności też dla sztabu technicznego, nad którym biorę obowiązek. Bez wątpliwości, tak chciałbym. Pragnąłbym, żeby tutaj byli ze mną, ale w tym momencie dopiero to jest mój początek. Ale wierzę w to, że z Koroną Kielce długo tutaj jeszcze będę, także na pewno moja rodzina tutaj przyjedzie. I que espero, por lo menos en poco tiempo, no sé cuánto tiempo, empezar a
poder dar, o por lo menos hablar palabras en polaco. I myślę, że w niedługim czasie pragnę tego, żeby mówić lepiej po polsku i żebyście mnie rozumieli. Rozmawiałem z prezydentem i z całym sztabem, oczywiście głównym dyrekcji klubu. Jeżeli wszystko będzie dobrze w Koronie Kielce, nie ma żadnego problemu. Kontakt może być przedłużony w każdej chwili ze mną. I después de ver cuatro rivales en esta liga que se han enfrentado a Corona Kielce, es la única vez que voy a hablar de largo plazo. Pues kiedy zobaczyłem cztery ostatnie mecze, kiedy grała Corona Kielce, więc ja uważam osobiście, że tutaj będę chyba na dłuższy czas. Solo tenemos que hablar del siguiente partido, porque los objetivos a largo plazo solo se consiguen con los objetivos de corto plazo. Tylko jedynie możemy rozmawiać w tym momencie o najbliższym meczu, który będzie. I tylko i wyłącznie możemy się dedykować tylko i patrzeć na to, że ten mecz jest najważniejszy. Bo tylko i w ten sposób, na małych takich odległościach, patrząc na to wszystko, możemy w tym momencie osiągnąć dużo. Seguro que si ganamos a Piast Gliwice, vamos a ver todo con otro prisma, con otros ojos. Na pewno, kiedy wygramy z Piastem Gliwice, w tym momencie już będziemy patrzyli inaczej na życie i na świat. Y hasta dónde puede llegar Corona Kielce, solo nos lo da el tiempo. Pero yo, como he dicho antes, ambicia, ambicia y ambicia. Tylko dotąd, dokąd dojdzie Corona Kielce, to jest tylko i wyłącznie pracować, ambicje mieć i na ambicje mieć. Jest to prawdą, że widzę niektórych piłkarzy na pozycjach, gdzie nie pasują i nie powinni grać. Uważam osobiście, że w tym momencie, czy mogą przyjść tutaj do klubu piłkarze hiszpańscy? Nie wiem, to jest kwestia w tym momencie rozmowy między dyrekcją a mną, ale ja w tym momencie nie widzę tutaj takiej możliwości, żeby piłkarze z Hiszpanii tutaj przyszli. Es verdad que no sé hablar polaco. Es verdad. To prawda, że nie mówię po polsku. Pero el idioma del fútbol es universal. Es universal y es más, para eso tengo gente que cuando haya que dar alguna expresión o haya que hablar algo más técnico, están para ayudarme. Pero no tenga ninguna duda de que el futbolista me va a entender. Mówi, że w tym wypadku to prawda, że nie mówię po polsku, ale język futbolowy jest językiem światowym, ale mam też ludzi, którzy są koło mnie i w tym będą pomagali. I que si esto no va bien, si este proyecto no va bien o no esto no funciona, el máximo responsable voy a ser yo, que el club ha puesto en mis manos absolutamente todos los medios. Klub dał mi w moje ręce w posiadanie ten klub, tą drużynę piłkarską i jeżeli będzie się coś działo złego, czy też dobrze, dobrego, to wszystko jest odpowiedzialne za wszystko jestem ja. Pero que tenemos, veo suficiente material en la plantilla, en el equipo y en el club, como para tener ambicia y estar tranquilo. Ale wiem i widzę to, że w klubie jest naprawdę mocna drużyna z wielkimi ambicjami i ze zdolnymi piłkarzami. Ja jestem byłym rugbistą, wychowankiem Budowlany Chódź. Przygotowania motorycznego uczyłem się od Mieczysława Bogusławskiego oraz grając w klubach zachodnich we Francji i w Szkocji. Od dwóch lat mieszkam w Polsce. Wróciłem, prowadziłem siatkarzy pierwszoligowych, prowadziłem przygotowanie motoryczne Miedzi Legnica. W tej chwili jestem tutaj. No, czeka nas po prostu praca. Odrobinę pracowałem w Szkockiej Federacji Rugby jako trener analityk, trener statystyk. Bardziej wtedy jeszcze byłem zawodnikiem, także to było takie płynne przejście z kariery zawodniczej do kariery trenerskiej. Niemniej jednak przygotowaniem motorycznym zajmowałem się zanim wyjechałem z kraju. Bardzo grająca Korona będzie grała jeszcze ostrzej. To znaczy, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Korona jest naprawdę twardym zespołem, jest to masa fajnych zadziorów, fajnych chłopaków, tak? I czy oni powinni grać w rugby? Chyba raczej nie, chyba raczej powinni grać w futbol. 34 lata.
200 cm wzrostu, 120 kWh. Zobaczymy. To jest, ja uważam, że praca powinna mieć charakter generalnie długofalowy. Rozmawialiśmy na ten temat z panem prezesem, z panem dyrektorem. Praca powinna mieć charakter długofalowy i tak naprawdę w 5 minut nic nie można zmienić. Czy trzeba coś zmieniać? Zobaczymy. Jeszcze nie, tak naprawdę dopiero przeglądam z HD po sztabie szkoleniowym. Nie jestem w stanie ocenić tego w tej chwili, ile mam do zrobienia, jak mam do zrobienia. Niemniej jednak na pewno no, każdy, kto przychodzi nowy, chciałby wprowadzić coś od siebie. Rozmawiał pan już z trenerem? Tak, oczywiście. Spędziliśmy już pół dnia ze sobą, także. Oglądał pan te poprzednie mecze Koronę? Tak, śledzę Koronę, tak naprawdę śledzę Koronę od 3 lat. 3 lata temu też tutaj byłem na chwilę, od 3 lat śledzę Koronę. Szczerze mówiąc, kibicowałem temu zespołowi bardzo, także no teraz już nie będę mógł być kibicem. Będę siedział gdzieś tam na ławce też. Zmiana ról. Jak sam twierdził, już wcześniej powiedział, że on widzi w klubie, w samym zespole około 5-6 zawodników na bardzo wysokim poziomie, naprawdę. I nic nie kłamie, to jest, on to sam zauważył i stwierdził sam osobiście, że ci piłkarze mają niesamowity potencjał. Są to piłkarze, które mają niesamowitą przyszłość przed sobą. El modelo de juego nos lo van a dar nuestros futbolistas i las posibilidades que nos deje el rival también. Siłę w grze będą dawali ci piłkarze i też pozycję taką, żeby po prostu wygrać mecz z przeciwnikiem. To są bardzo ważne rzeczy. Lo que sí que puedo valorar en estos momentos. I najważniejsze to co w tym momencie, co mogę uważać ja osobiście w tym momencie. Es que ninguno de los 4 rivales a los que se ha enfrentado Corona Kielce. Żaden z rywali, który w tym momencie grał z Koroną Kielce. Są mejores que Corona Kielce. Nie są lepsi od Korony Kielce. Bo też przez pewne sytuacje, jakie były w jednym z meczów, piłkarz został wyrzucony w 3 minucie. Porque hay momentos en los que el jugador por algún motivo no está feliz en el campo, no está cómodo y al final los partidos escapan por detalles. I także przez to, że niektórzy piłkarze mogli nie być za to szczęśliwi, mieli swoje złe dni, swoje słabe strony, słabe dni, słabe samopoczucie, byli załamani. Yo voy a tener que valorar a mi equipo. Ja co najważniejsze to będę wszystko robił, żeby zespół był zadowolony i spędzał dobrze czas ze mną. Por lo que merece y a veces no por lo que consigue. To należy, nie przez to tylko, że osiągną. Im się należy to, żeby byli właśnie szczęśliwi, grając w piłkę. I creo que Corona ha perdido los partidos más por detalles que por diferencia de juego. Uważa, że przegrane te mecze były tylko i wyłącznie przez pewne detale, gdzie po prostu no, kilka dziwnych i nieszczęśliwych błędów spowodowało to, że te mecze się tak skończyły, a nie przez grę, którą mieli, bo grają dobrze.